Jest taki dzień, kiedy wszystko się rozpoczyna, kiedy otwiera się nowa droga. Od dzisiaj ruszamy w naszą podróż życia. Wsiadamy do pociągu z biletem bez stacji końcowej, pełni entuzjazmu i ciekawości, jak będzie przebiegać każdy dzień, miesiąc, rok. W dniu podróży, drodzy rodzice, chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za to, jacy jesteśmy, za to, że wychowaliście nas w taki sposób, że nasze indywidualne ścieżki połączyły się w jedną drogę. Dziękujemy Wam za to, że jesteśmy kulturalni, zaradni i pracowici, że jesteśmy po prostu fajni, a to dlatego właśnie, bo jesteśmy Waszym lustrzanym odbiciem. Mamo, tato, wiemy, jak wiele wysiłku włożyliście w nasze wychowanie. Te wszystkie nieprzespane noce, opieka, gdy byliśmy chorzy, nasze humorki i małe bunty. My w naszej pamięci widzimy tylko, jak wspaniałe dzieciństwo mieliśmy. Ciepło domu rodzinnego, brak zmartwień. Liczyła się tylko dobra zabawa, a zabawki mieliśmy najlepsze na podwórku. Czym jednak byłyby same zabawki, gdybyśmy nie mieli się z kim nimi dzielić? Dziękujemy Wam, drodzy rodzice, za tych fajnych chłopaków, Patryka, Karola i Michała. Czas niestety szybko płynie. Jak młode jaskółki wyfrunęliśmy z gniazda rodzinnego. Chociaż mnie droga doprowadziła właśnie do Gdańska, to moje serce zawsze będzie biło mocniej, kiedy usłyszę o drodze na Ostrołękę. Teraz Gdańsk jest naszym gniazdkiem. Nasze liczne podróże, te mniejsze i te duże, nauczyły nas, jak trzymać się razem, jak patrzeć na piękno i smakować życie. A gdy gubimy się w lesie, jak szukać słońca, promyka w ciemności, by wyjść znów na prostą. Dzisiaj otworzyła się nowa droga. Dziękujemy Wam za wszystko. Za wszystkie udzielone rady, wspólne rozmowy i uczucia. Bądźcie zawsze towarzyszami naszej podróży, rodzicami i przyjaciółmi.